Wilki przebywają w tym miejscu już od pewnego czasu. Wciąż nie mogą się pogodzić ze śmiercią członka stada. Nero odszedł po wielu godzinach męczarni. Amera i Aaron powoli zdają sobie sprawę, że on się już nie obudzi. Dla Amery to utrata ukochanego, a dla Arona utrata ojca. Wilki muszą się wspierać nawzajem, by lepiej znieść tą stratę. Zapach krwi roznosi się po okolicy. Przywabił małego drapieżnika. To samotny i głodny kojot. Jak na razie zachowuje bezpieczną odległość od watahy. Cierpliwie czeka, aż wilki się oddalą. Nebula wyczuła, że nie są tu sami. Zapach padliny przywiódł nie tylko kojota, ale także dobrze nam już znane niedźwiedzie. Głodne zwierzęta są sfrustrowane oczekiwaniem. Zbliżają się coraz bardziej. Samica alfa wie, co się święci. Wie, że najwyższy czas się stąd zwijać. Ostrzega i informuje Arona o sytuacji. Więc ten postanawia jej posłuchać. Watacha rusza śladem łosia, który przeżył i oddalił się. Jest ranny, zapach jego krwi roznosi się w powietrzu, więc jego odnalezienie nie będzie stanowiło dla wilków najmniejszego problemu. A oto i nasz łoś. Nebula rusza wraz z Amerą. Ranny łoś nie zdaje sobie jeszcze sprawy z obecności wilków. W dodatku jest w trakcie spożywania swojego obiadu.
Polowanie zakończone sukcesem. Wreszcie watacha porządnie się nasyci.